Każdego roku przychodzi o nich nowy film. Zjaw nie da się przepędzić. Czy da się? Sprawdźmy. 145 milionów punktów życia. Jest 10 milionów przy 50% życia, Barbara. Zobaczmy, czy da się więcej. No, niecałe 20 milionów. Ładnie Maguś przypunktował, ale 90 milionów to nadal bardzo dużo. Siedemdziesiąt dwa, 65, 60. Zobaczmy. No niedobrze, jak im będą wchodziły tak krytyczne. Jest jak najbardziej do wygrania. Zabrakło mi tylko ciosów krytycznych. A wyglądało bardzo dobrze. Wysokie szanse na wygraną. Jeden żołnierz za 17 tysięcy zasobów w twierdzy. Jeden za 21 tysięcy. Jeden za 21 tysięcy, kolejne. Tak. Jeden za 17 tysięcy, no ta walka się nie pojawiła. Jeden tysięcy za 26. Jak najbardziej tak. I nawet spory zapas. Dwóch za 11 tysięcy? Nie. To już się nie opłaca. Zbiorę zasoby spod ziemi. I czekamy do końca obecnej misji. I kończę kolejną misję. Żywiołak powietrza. Za niecałe 3 miliony punktów doświadczenia i niecałe 2,5 miliona złota. Oraz sterta kamieni. Zaraz to ładuję. I ta misja wygląda interesująco. Arena jeszcze nie jest dostępna. 1 800 000 kamieni. Bardzo fajne łupy. Z jedną wadą. Zostało mi już tylko jedno miejsce. A dopóki mam te drewno tutaj w ekwipunku, to moja twierdza nie jest tak bardzo kusząca do najazdu. Będę musiał wziąć pod uwagę coś na sprzedaż. Ewentualnie jedno z tych drewek sobie zaaplikuję. Jeden dzień będzie jeszcze aktywny. Eliksir szczęścia. Potem zrobi się miejsce, bo ten eliksir wbiję. No chyba, że w gabinecie magii pojawią się nowe eliksiry. Wtedy ogólnie będę musiał zrobić miejsce. Mógłbym sprzedać tą broń, chociaż chciałem ją zachować, ewentualnie zamienić w lochach jednej z postaci. Tak czy owak, na razie mam jeszcze jedno wolne miejsce.
Ale przydałoby się co najmniej dwa wolne. 27 mogę maksymalnie trzymać. 12 dni będzie trwało ulepszanie. Salę rycerską mógłbym sobie ulepszyć. To jest dobra myśl. Na wypadek, gdyby uzbierało się zbyt dużo. Też bym się na to skusił. 14 to wystarczy. I 4000 kamienia potrzebuję. Mam 4 miliony, mam 1 100 000 i 1 800 000. Jeszcze odrobiny mi brakuje. Jeszcze jeden taki zasób kamienia i już będzie wystarczająco. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Niestety on miał pierwszy cios. I niestety ma ostatni cios. Tak też czasem bywa. A na obecną chwilę przeczekajmy. I kończę kolejną misję. Zjawa! Za ponad 8 milionów złota i ponad 2 miliony punktów doświadczenia. Ta misja wygląda ciekawie. Na arenie zawalczę sobie z tobą. Mam pierwszy cios. Mam pierwszy krytyczny cios i mam ostatni cios. Oby tak dalej. Dwa punkty do statystyki. Zbiorę zasoby w twierdzy i dwóch za 64 tysiące. Jak najbardziej tak. Tutaj będę musiał przeczekać. Zbiorę tylko zasoby z podziemi. I czekamy do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Szczur na 328 poziomie. Za ponad 5 milionów punktów doświadczenia i ponad 2 miliony złota. Kolejne doładowanie. I niech będzie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. I bym przegrał, bo tak też czasem trzeba. Mam dwa razy zasób kamienia. To się bardzo dobrze składa. Lochy. Jeszcze raz bym sobie zawalczył w wieży. Bo ostatnio było tak blisko wygranej, a tylko ciosu krytycznego zabrakło. Tak więc zobaczmy. I już 10 milionów poszło. No niecałe 20. Tu już prawie 20 poszło. 30. 40. Maguś ładnie przypunktował. 86 milionów zostało. I 66 milionów.
doskonale. Miecz. Miecz demonicznego spojrzenia. Gdyby spojrzenie mogło zabić, ależ może. Wojownik zabójca paladyn. Dosyć fajne statystyki, ale bez miejsca na klejnot niestety. Niecałe 7 milionów złota. Uzyskam również trwały bonus do otrzymywanego złota. A ten podwójny zasób kamienia umożliwi mi w twierdzy ulepszenie sali rycerskiej. Czy to wystarczy? 3000. A tu były 4, w porządku. W ten sposób. To wystarczy. O, i zmienił się kolor. Więc to tutaj jest ta sala rycerska. W porządku, co mi zostało? 3000 drewna. I co z tym mieczem zrobimy? Co ma obecnie mój barbarzyńca? Mam bonus do wytrzymałości ogromny, bo 1000 i 1000 obrażeń. Myślę, że na obecną chwilę się jeszcze obejdzie bez tej broni. A to znaczy, że pójdzie na rozmontowanie i da mi sporo kryształów. Coś mogę za to ulepszyć? Rękawicę. Idealnie. Jeszcze więcej bonusu do statystyk. I czekamy do końca misji. I ruszamy dalej. Beczekark, 327 poziom. Za ponad 8,5 miliona punktów doświadczenia. 8 milionów dusz. I ponad 3 miliony złota. Bardzo fajne łupy. Niech to będzie kolejna misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Doskonale. Kolejny bonus do statystyk. Na razie bym poczekał z tymi duszami. 3 miejsca wolne są. A dopóki mam ponad miarę, nie umiem nowych zbierać. A ulepszenie serca ciemności kosztuje więcej. Raczej kosztuje mniej niż jeden zasób jest warty. Więc poczekam z tym trochę. W twierdzy będę musiał przeczekać. Więc czekamy do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Jaskiniowy cyklop. Prawie 3 miliony punktów doświadczenia. I kolejne doładowanie niech będzie. Niech będzie ta misja. Parę punktów statystyki. Jeden żołnierz za 32 tysiące zasobów w twierdzy i niech się szkoli nowy. I czekamy dalej. I kończę kolejną misję. Bazyliszek za ponad 3 miliony punktów doświadczenia, jak i złota. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą.
Doskonale, jest kolejne zwycięstwo. Mały bonus do statystyk. 10 za 206 tysięcy, ale 10 będę potrzebować, żeby się przebić przez ścianę. Magowie nie są wliczeni, więc sobie na razie odpuszczę. I czekamy. I kończę kolejną misję. Siny Sęp. Za 3 miliony doświadczenia, ponad 7 milionów złota. I niech będzie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Ostatnia walka dzisiaj, za którą ewentualnie dostanę punkty doświadczenia. Punkt inteligencji w górę. Lochy za 7 minut dopiero, a w twierdzy 6 za 118 tysięcy. A tutaj będę musiał przeczekać. I ruszamy dalej. Sęp olbrzymi. Za prawie 2 miliony złota i niecałe 400 tysięcy punktów doświadczenia. Zdecydowanie pierwsza misja. Punkt wytrzymałości jeszcze nie dostanę, bo za mało złota. Niestety. W gildii nic się nie ruszyło. W portalu walczyłem już. Lochy za 5 minut, więc przeczekajmy. I kończę kolejną misję. Śnieżny wilk. Z zapaleniem spojówki. Prawie 6 milionów złota. Tutaj ładne liczby widać już na dzień dobry. Na arenie już nie dostanę więcej punktów doświadczenia. Lochy są dostępne. Więc spróbowałbym walki z kolejnym przeciwnikiem w wieży. Zaspana królewna. Przychodzi ci do głowy jakiś romantyczny sposób, żeby ją obudzić? Tak. Niech barbarzyńca ją tłucze żółwiem przywiązanym do kija. To ją na pewno obudzi. ...49 milionów punktów życia. I barbarzyńca dopiero 10 milionów ubił. No prawie 20. No Maguś też ładnie przypunktował. ...90 milionów to jeszcze troszkę za dużo. ...74 miliony. ...67. ...64. Niestety zabrakło pod koniec ciosu krytycznego. Ale jest jak najbardziej też do pokonania. Twierdza, to ja muszę przeczekać, więc czekajmy. I ruszamy dalej. Sukub bezstydny. 1,5 miliona punktów doświadczenia, prawie 9 milionów złota. Kolejne doładowanie. I niech będzie ta misja. Na arenie zawalczę sobie z tobą, albo i nie zawalczę, bo nie dostanę już punktów doświadczenia. Ten nowy hełm pójdzie na rozmontowanie. Dwa punkty statystyki. A w twierdzy dwóch żołnierzy za 67 tysięcy zasobów. I czekamy do końca misji. I kończę kolejną misję.
Czerwony gnoll za ponad 2 miliony punktów doświadczenia i 4 miliony złota. I 1 800 tysięcy zasobów kamienia. I zresetował mi się licznik, ale event jest dalej aktywny, więc lecimy dalej. Arena. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Jest pierwszy cios. I niestety on ma ostatni cios. Pupile. Paladon 3. Cytryny zaraz idą do ciebie. Ziemia, więc zawalczę sobie wodą kontra ziemia. A tak w ogóle to ciekawe, ile tych owoców można tu przechowywać. No niestety nie udało się. Pewnie od jakiejś tam ilości będą wpadać z powrotem do ekwipunku. Lochy dopiero za pół godziny. W porządku, postać. Mały bonus do statystyk. Sporo kamienia. Co się w gildii dzieje? Mam wszystkie napojki, mam w gildii, będę mógł znowu zawalczyć w portalu do piekieł. Zawalczyć było tutaj troszkę dużo powiedziane. Ale raz go trafiłem. Portal do piekieł indywidualny, zobaczmy. On też coś dzisiaj mocno bije. Ale mi też parę ładnych, krytycznych ciosów weszło. 61%? Z 70 na 61 to chyba nie jest dobry wynik. A wydawało mi się, że więcej poleciało. Chyba, że źle spojrzałem i nie było 70. Och, jeszcze pół godziny potrzebują, a w twierdzy... Muszę czekać dalej, niech się szkolą nowi. Zbiorę zasoby w podziemiach i zawalczę sobie w wehikule czasu. Trzech przeciwników, którzy mi dają... Prawie 8 milionów punktów doświadczenia. Bardzo fajne łupy. I wezwałbym pierwszą bohaterkę do moich podziemi. Którym będzie ta piękna czarodziejka. I jeszcze była silniejsza od władcy podziemi. No już niedługo, za dwa dni władca dostanie bonus do poziomu. Mam nadzieję, że dosyć porządny. I ta szczuropodobna istota, która miota pociskami z kosy. Ale tutaj władca podziemi już sobie poradził. Krasnal, władca mopologii. Można też by powiedzieć mag wody. I druga wygrana dla mnie. Tak więc 2 do 1, jak na razie. Czarodziej gnomów, który nie przebije się przez moich goblinów. Nie, ty jesteś łucznikiem. Człowiek czarodziej. Dosyć zbalansowane statystyki, ale mało pancerza ma. A co za tym idzie? Kolejne zwycięstwo dla mnie. Czarodziej ludzi. Prawie 5500 inteligencji. I nie przebił się przez gobliny. Czarodziejka demonów. Dosyć mało wytrzymałości już widzę. No, te moje gobliny coś dzisiaj nieźle wymiatają. Czarodziejka mrocznych elfów. Dosyć zbalansowane statystyki. I też nie przebiła się przez gobliny? Tego się nie spodziewałem. Kolejny czarodziej.
tutaj już wygląda nieco ciężej, ale udało się. Przy okazji, skoro mam taki zapas, to mogłem zrobić jeszcze coś takiego. Powiedzmy tak do 100, żeby tylko zejść poniżej 42 milionów, bo wtedy będę mógł zebrać te łupy. Dalej nie. A jest poniżej. Czy mogę zebrać wszystko? Nie. Mogę zebrać tylko tyle, ile brakuje do maksimum. Więc skoro brakuje nieco więcej, może tak do 120. I wszystko poszło doskonale. I przyzwałbym sobie kolejnego maga, którym jest mroczny elf. I nie przebije się przez moich goblinów. Ich maksymalny poziom pewnie nie może być wyższy niż mój. Chociaż to nic nie szkodzi. Zbiorę ze sobą w twierdzy. Tutaj muszę jeszcze trochę poczekać. Doktora BWW. Cóż mi przeznaczenie dzisiaj powie? Trzy grzybki. Doskonale. A przy okazji w gabinecie magii kolejny zestaw eliksirów, który bym sobie zaraz wbił. I chciałbym tego wziąć na zapas. Koniecznie chciałbym go wziąć. Twierdza. 11 dni. Naprawdę nie chciałbym się zarzucić zasobami, bo po pierwsze wtedy nie będę mógł zbierać nowych, a po drugie będę zbyt atrakcyjny do obrabowania. Jak ta moja sala rycerska w ogóle? 21 milionów i 7 milionów kamienia potrzebuję. Chyba że postawię na salę rycerską. Ma 15 poziom, a do 16 mogę zwiększyć. Tak więc jakby zrobiło się za dużo, zawsze mogę salę rycerską polepszyć. Więc niech będzie. Połknę zaraz zasoby. No aż tak dużo nie ma, żeby się na razie opłacało mnie atakować. W gildii nic nowego się nie dzieje. To biję sobie punkty statystyki. Duszę na razie bym tutaj przetrzymał. Szczególnie po to, żebym mógł zbierać nowe zasoby. Jeszcze 2 dni. I zaraz sobie chyba serce ciemności ulepszę. I obecnie wezwałbym jeszcze jednego bohatera. Na przykład ciebie.
Mocno bije, ale moje gobliny biją mocniej. No prawie. Prawie 1:1. Niech będzie ten pan gitarzysta. Chyba odrobinę przesadziłem z ich poziomem. Ale wiem, że maksymalnym poziomie mają ponad 350, czy nawet 370 poziom. Więc pójdę teraz ładnie do przodu. Doskonale i przeczekajmy do końca misji, chociaż na arenie mogę już zawalczyć sobie na przykład z tobą. Doskonale. I czekamy do końca misji. I kończę kolejną misję. Potwornie różowy zajączek. Za ponad 2 miliony punktów doświadczenia i ponad 11 milionów złota. I kolejny zestaw kamienny. Dla każdego właściciela twierdzy. Pupile jeszcze nie są dostępne. Postać. Myślę, że mógłbym wbić jeszcze tego dodatkowego kamienia. Nazbierało się 15 milionów złota, które zaraz rozdysponuję nieco. Za 17 minut będą dostępne lochy. Cóż mam fajnego w zbrojowni? No niewiele. Ale zostawiłem sobie pewną broń do polepszenia sobie aury. I polepszyłem ją na łuk. Współczynnikiem siły. Decyzja tu jest prosta. Żegnamy pana Łuka. Gabinet magii. Ten napoik miał być zapasowy. I całkiem fajnie idzie do przodu. I czekamy do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Aligator cienisty. Za ponad 6 milionów punktów doświadczenia i ponad 2 miliony złota. I cytryna światła. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Niestety on ma pierwszy cios. Co to ja mam ostatni? I oby tak zostało. Możesz jeszcze jedną? Nie możesz, nie? Niestety. Ale za to mogę sobie zawalczyć światłem kontra ziemia. I Hitman, Paladon. Doskonale. Jabłko ziemi mam. Które dostaniesz ty, tyranożaru? Troszkę bonusu statystyk. I jeden żołnierz za 23 tysiące zasobów. Dwóch za 67. Niech się szkolą nowi.
Zbiorę tylko zasoby z podziemi. I czekamy do końca kolejnej misji. I ruszamy dalej. Szary gargulec. Za ponad 6,5 miliona punktów doświadczenia. Jak i niecałe 6,5 złota. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Jest pierwszy cios. Jest krytyczny cios. I jest ostatni cios. Wszystkie ciosy, które chciałem mieć. I mrok kontra ziemia na pupilach. Zobaczmy. Donin-dżon. Omnibum. I jest zwycięstwo kolejnej. Jabłko ziemi dla ciebie, tyranożaru. I mam śliwkę dla hydrowira. Punkt wytrzymałości w górę. Lochy są dostępne. Więc spróbowałbym jeszcze raz w walki. Chociaż nie walki, spróbujemy ją obudzić w końcu. dziewięć milionów punktów życia. I 10 milionów właśnie poszło. Czyli już poszło lepiej niż ostatnim razem. 20 milionów. Idealnie. Ponad 30 milionów ubił. Też dobry wynik. Mimo wszystko 90 milionów jeszcze zostało. Co z dosyć ogromną ilością nadal. Poniżej 70, 65, 62. To jest ogólnie do ubicia. O ile mi wejdą ciosy krytyczne, a nie jej. No pechowo. Miała trzy ciosy krytyczne po kolei w ostatniej fazie walki, a już tak dobrze wyglądało. I szczerze mówiąc, niewiele tam zabrakło. A na obecną chwilę przeczekajmy do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Kamienny olbrzym. Za ponad 4 miliony punktów doświadczenia i ponad 9 milionów złota. Oraz sporo zasobów drewna jako bonus. Niech to będzie kolejna misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Jest pierwszy cios. Jest ostatni cios. Pupile. Ogień kontra ziemia. Zobaczmy. Smoki. Pirogliszka. No, przez chwilę miała przewagę. Do chwili, aż ta przewaga się skończyła. Prawie 5,5 miliona drewna znowu. W porządku, zobaczmy. 10 do 4. 21 i 7 potrzebuję. Tak więc jeszcze trochę daleko. Jeden punkt wytrzymałości. I troszkę bonusu statystyk. Tutaj nie było nic ciekawego. W porządku, więc czekamy do końca obecnej misji. I kończę kolejną misję. Nocna zamora za prawie 7 milionów punktów doświadczenia, cytryna światła i jakieś 4 miliony z groszami tam było złota.
Niech to będzie kolejna misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Prawie się udało. Pupile jeszcze chwilę potrzebują. Punkt inteligencji w górę, lochy dopiero za pół godziny. Twierdza. 2 za 64 tysiące zasobów. Kolejnych 2 za 23 tysiące, niech będzie. 3 za 93 tysiące. Doskonale. A tutaj niech się szkolą nowi i przeczekamy. Zbiorę zasoby z podziemi i czekamy do końca obecnej misji. I kończę kolejną misję. Wiedźma, 327 poziom. Za ponad 4 miliony punktów doświadczenia i prawie 6 milionów złota. A do tego zestaw 8 milionów kolejnych dusz. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Doskonale. Pupile. Ziemia kontra ziemia. Tak więc krapier. Postaram się. Szczerbun. I tyranożer na 55. Ale to ogromna różnica poziomów. Szczerbun sobie wzorowo poradził. I ziemia. Poziom dla tyranożerła. Punkt wytrzymałości. Troszkę dużo mam tego zapasu dusz. A będzie go jeszcze więcej. Będzie się powoli zużywać. Więc dobiłbym jeszcze goblinu nieco poziom. Powiedzmy takie 150. I dla władcy to samo. Doskonale. Ale jak wbije jeden taki, to i tak będzie za dużo. A zajrzałbym do sali chwały. Gracze. Gracz na pozycji 1. Ma poziom 395. Pokonanie jego nie będzie takie proste. Szkoda, że mi tutaj nie pokazuje ogólny poziom goblinów teraz, w tym momencie. Cóż, będę widział dopiero podczas walki. Więc przeczekajmy do końca obecnej misji i ruszamy dalej.
Meduza z moczar. Ponad 2 miliony punktów doświadczenia i ponad 3,5 miliona złota. I prawie 5,5 miliona zasobów drewna. Niech będzie ta misja. To zaraz bym spożył. Lochy są dostępne. 16 milionów. Jeszcze trochę brakuje. A tutaj potrzebowałbym 7. W porządku. Mały bonus. I spróbowałbym jeszcze raz walki z tobą. Ostatnio już naprawdę niewiele brakowało. Oby wszystkim tylko poszło tak samo dobrze jak ostatnio. 10 milionów już? Nawet lepiej mu poszło. 20 milionów. A nawet 25. Jakieś 40 milionów ubił. Bardzo dobry wynik. Siedemdziesiąt jeden zostało. Sześćdziesiąt sześć do ubicia. Potrzebuję krytyczne ciosy. Jeszcze jeden taki. Tak jest. 7 milionów złota i demoniczny pierścień nikczemności. Piekielna wersja harmonicznego pierścienia anielskości. No tak. Wszystkie cechy 386. Zobaczmy, co ja mam za pierścień. Plus 1 za pokonanie nowego przeciwnika. Idealnie. Nie, mojego pierścienia bym nie zamienił. A jak u was wygląda? 380, 386. Ale może lepszy kryształ. Czterysta. 86. 6 do wszystkich statystyk. Tylko musiałbym odzyskać ten klejnot. W jakiś sposób. Zobaczmy, ile to by kosztowało. Cztery tysiące kryształów. To już nie tak różowo. Trzysta czterdzieści dziewięć, 319 to się w ogóle nie opłaci. Chyba że ten 600 inteligencji mu wbije. Ale wtedy straci na wytrzymałości. Chociaż trzeba powiedzieć, że obecnie całkiem fajnie bije. No ale to będą prawie 400 wytrzymałości mniej. Chyba się na to nie skuszę. Chętnie bym go podtrzymał trochę. Więc sprzedamy ten eliksir, niech będę stratny. Bo będę potrzebował miejsca w ekwipunku. Punkt inteligencji więcej. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą.
Doskonale. I czekamy do końca obecnej misji. I kończę kolejną misję. Sęp olbrzymi. Za prawie 7 milionów punktów doświadczenia. I niecałe 2 miliony starty kamienia. Niech będzie ta misja. Pupile walczyły wszystkie. Starte kamieni zaraz zużyję. Punkt do wytrzymałości. I tutaj mamy już 6 milionów. No, jeszcze trochę brakuje. Mam tylko nadzieję, że nikt mnie nie obrabuje teraz. A przy okazji rabowania. Jeden żołnierz za zero, nie. To sobie odpuszczę. Zbiorę zasoby. I czekamy do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Nie, to poszły listy. Za niecałe 3,5 miliona punktów. 3,5 miliona złota, 1,5 miliona punktów doświadczenia i śliwka wody. Szybkie doładowanie i lecimy dalej. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Niestety on ma pierwszy cios. Za to ja mam ostatni. Co dostałem? Śliwkę wody. Dla ciebie, Hydrowir. Światło musi czekać do jutra. Mały bonus statystyk. I w twierdzy 3 za 134 tysiące zasobów. I czekamy do końca kolejnej misji. I kończę kolejną misję. Glob ognisty. Za pół miliona punktów doświadczenia i ponad 3 miliony złota. Kolejna cytryna światła. Co by znaczyło, że mam już ich 3. Na arenie zawalczę sobie z tobą. Niestety ona ma pierwszy cios. I ma krytyczny cios. I ma prawie ostatni cios. Ma w pełni ostatni cios. Tak więc tu mam 3. Ciekawe co się stanie, jakby zdobędę jeszcze jedną. Czy pojawi mi się w ekwipunku? Myślę, że raczej tak. Jeden punkt inteligencji więcej. Zbiorę zasoby. 6 za 87 tysięcy zasobów. Jak najbardziej tak. Za 40 tysięcy. I tutaj będę musiał przeczekać. Niech się szkolą nowi. Zbiorę ze sobie z podziemi. I czekamy. I kończę kolejną misję. Szkielet wudu. Za 1,5 miliona punktów doświadczenia i 1,5 miliona złota. Takie przeciętne łupy. Ale to wygląda ciekawie. Lochy jeszcze trochę potrzebują. Raczej arena potrzebuje jeszcze trochę. Pupile już walczyły wszystkie. Jestem ciekawy, co się naprawdę stanie, jak będzie czwarta cytryna. Ale zobaczymy. Lochy za pół godziny.
Twierdzę muszę przeczekać, więc czekamy. I ruszamy dalej. Śnieżny wilk. Za ponad 5 milionów punktów doświadczenia i ponad 7,5 miliona złota. I kolejne 8 milionów dusz. Teraz powoli będzie robić się ciasno tam. Niech będzie ta misja. Arena. Tutaj zawalczyłbym sobie z tobą. No niestety nie poszło najlepiej. Pupile walczyły wszystkie. Punkt wytrzymałości w górę. Troszkę za dużo tych dusz mam. Zaraz będzie nowy klejnot. Zbiorę za sobie z podziemi. I skoro mam taki nadmiar tych dusz, to dobiję im jeszcze poziom. Dwusetny. To samo dla ciebie. I w tym momencie mogę spokojnie pochłonąć takie 8,5 miliona dusz. 32, jeszcze jedna taka porcja i będę mieć 40. Tak może być. 40 milionów dusz. 2 miliony w kolejne 2 dni raczej nie zbiorę, więc po ulepszeniu władcy zaraz będę ulepszał Serce Ciemności na wyższy poziom. Chyba że znajdzie się coś, co bardzo szybko się ulepszy. 4 dni. 7 dni. 6 dni. 7 dni. 7 dni i 7 dni. Najszybciej będzie siedlisko troli rozbudować, ale nie, chyba jednak się skupię na Sercu Ciemności. A na obecną chwilę przeczekajmy do końca misji. I kończę kolejną misję. Okrutna tarantula. Za prawie 4 miliony punktów doświadczenia i ponad 9 milionów złota. I kolejna cytryna światła. Teraz jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Niech będzie ta misja. Na arenie zawalczyłbym sobie z tobą. Jest pierwszy cios. Jest ostatni cios. A, w ten sposób. Jednak nie wpadnie mi do ekwipunku z powrotem. Ale ogólnie też dobrze. W takim razie mogę zaoszczędzić sobie na właśnie mojego paladona. Jeden punkt inteligencji więcej i lochy są dostępne. I twierdza jest dostępna. Czerwony klejnot tam poleciał. Zaraz będę szukał nowego klejnotu.